Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu, to była już tutaj o tym mowa. Mówimy wiele i słusznie o przejawach antysemityzmu, islamofobii, ale Szanowni Państwo, żyjemy w chrześcijańskiej Europie i dzisiaj sytuacja wygląda tak, że o ponad 44% wzrosła przestępczość wymierzona wobec chrześcijan. W samym 2023 roku we Francji takich przejawów agresji wobec chrześcijan, obiektów sakralnych było ponad 1000. A proszę Państwa, z czym mamy do czynienia w tej Izbie? Ilekroć mówimy o prześladowanych chrześcijan, to pamiętam debatę chociażby poprzedniej kadencji o 23 w nocy o szaleńcach z Boko Haram, którzy zamordowali chrześcijan, kiedy ja użyłem określenia szaleńcy z Boko Haram, prowadząca obrady przerwała moje wystąpienie i powiedziała, to jest mowa nienawiści, nie wolno ich tak nazywać. Najciemniej pod latarnią. Dzisiaj w Polsce, rządzonej przez waszych kolegów z IPP, katolicki ksiądz bez wyroku sądu od 6 miesięcy jest w więzieniu. Jest zagrożone jego życie. Minister konstytucyjny tego rządu mówi o konieczności piłowania katolików. Toczy się postępowanie prokuratorskie wobec charyzmatycznego ojca, który prowadzi katolicką rozgłośnię. Za to tylko, że ta rozgłośnia jest katolicka. I szanowni państwo i panie komisarzu, przywołam słowa Schumana. Europa albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Dziękuję uprzejmie.